Pewnego razu w małym domku żyły sobie trzy małe świnki i ich mama. Nadszedł czas, aby świnki opuściły dom i rozpoczęły samodzielne życie. Mama zawołała je do siebie. Kochane dzieci, nadszedł czas, abyście poszli w świat. Idźcie i zacznijcie nowe życie, ale nie zapomnijcie, cokolwiek robicie, róbcie to najlepiej jak potraficie. To jedyny sposób, by przeżyć. Troszkę smutne, ale też podekscytowane świnki pożegnały się z mamą i wyruszyły w drogę. Po krótkim czasie znalazły kawałek ziemi, na której mogły wybudować własne domki. Najmłodsza świnka postanowiła zbudować swój dom ze słomy. Pomyślała, że to najprostszy i najszybszy sposób budowy domu i dzięki temu miała czas na zabawę. Budowa domu zajęła najmłodszej śwince jeden dzień. Zawołała inne świnki. Hej chłopaki, właśnie skończyłem. Najstarsza świnka obejrzała dom. Okej, ale ten dom w ogóle nie wygląda solidnie. Jak ochroni nas przed wilkiem? Najmłodsza świnka nie przejęła się słowami brata. Nie martw się, nic się nie stanie. Okej, tylko nie mów, że cię nie ostrzegałem. Średnia świnka postanowiła, że zbuduje domek z drewna. Postanowiła zbudować domek z gałęzi, które zebrała w lesie. Budowa jego domku zajęła 3 dni. Był on troszkę bardziej solidny niż dom ze słomy. Najstarsza świnka podeszła do niego. Kochany braciszku, wykonałeś świetną robotę, ale ten dom nie wygląda na bezpieczny. Jak ochroni nas przed wilkiem? Średnia świnka odpowiedziała. Nie martw się, mój domek jest bardzo bezpieczny. Dobrze, tylko nie mów, że cię nie ostrzegałem. Kiedy dwie małe świnki świetnie się bawiły w swoich nowych domkach, najstarsza świnka wciąż ciężko pracowała, ponieważ budowała dom z cegieł i kamieni. Młodsze świnki uważały, że wysiłki ich starszego brata są bez sensu i tylko się bawiły. Dlaczego się tak męczysz, kiedy możesz zrobić to tak szybko jak my? On jest taki przestraszony. Najstarsza świnka nie przejmowała się słowami swoich braci. Pracowała ciężko cały tydzień, aż w końcu dom z cegieł i kamieni był gotowy. Następnego dnia głodny wilk pojawił się w pobliżu ich domów. Najpierw stanął naprzeciwko domu ze słomy. Najmłodsza świnka odpoczywała w swoim domku. Wilk zapukał do drzwi. Otwórz drzwi i wpuść mnie do środka, jeśli nie chcesz, żebym chuchał i dmuchał i zdmuchnął twój dom. Nie możesz mi nic zrobić, mój dom jest solidny. Wilk zaczął chuchać i dmuchać. Zdmuchnął dom, ale mała świnka zdołała uciec. Dobiegła do drewnianego domku swojego brata. Zapukała do drzwi. Kiedy średnia świnka otwarła drzwi, najmłodsza świnka wbiegła do środka. Szybko, zamknij drzwi, wilk zaraz tu przyjdzie. Nie martw się, nic nam nie zrobi w tym domku. Po chwili wilk przyszedł pod drewniany dom i krzyknął. Otwórz drzwi i wpuść mnie do środka, jeśli nie, zacznę chuchać i dmuchać i zdmuchnę twój dom. Nie uda ci się zdmuchnąć mojego domu. Wilk zaczął chuchać i dmuchać, aż drewniany dom się rozpadł. Obydwie świnki szybko pobiegły do domu najstarszego brata, aby uchronić się przed wilkiem. Braciszku, wilk tu idzie. Co my zrobimy? Najstarsza świnka bardzo pewnie odpowiedziała. Nie martwcie się, wilk nie zdoła wejść do tego domu. Chwilę później głodny wilk podszedł do domu trzeciej świnki i krzyknął.
Otwórzcie drzwi i wpuśćcie mnie do środka, jeśli nie, to zacznę dmuchać i chuchać i zmuchnę wasz dom. Nawet nie próbuj, zły wilku, nie zdołasz wejść do tego domu. Wilk bardzo się rozzłościł, zaczął dmuchać i chuchać, ale nic się nie stało. Nie potrafił zdmuchnąć tego domu. Próbował i próbował, ale nie udało mu się ruszyć nawet jednej cegły. W końcu tak się zmęczył, że zdecydował się dostać do domku inną drogą. Dostrzegł komin na dachu i zaczął się wspinać. Gdy świnki zdały sobie sprawę, że wilk wspina się na dach i chce wejść przez komin, szybko rozpaliły ogień w kominku i postawiły wielki gar wody na środku kominka. Wilk wspiął się na komin i wskoczył do środka. I wpadł wprost do gotującej się wody. A, pomocy! Parzy! Ratunku! Pomocy! A! Nareszcie, nie obawiając się już wilka, świnki przytuliły się radośnie. Następnego dnia trzy świnki poszły do mamy, aby opowiedzieć jej o tym, co się wydarzyło. Najmłodsza świnka podeszła do mamy. Miałaś rację, mamo. Cokolwiek robimy na tym świecie, musimy robić to najlepiej, jak potrafimy. Jeśli się bardzo starasz, to osiągniesz sukces. Od tego dnia młodsze świnki już nigdy nie były leniwe. Zaczęły pracować tak ciężko jak ich starszy brat i wiodły szczęśliwe i bezpieczne życie. W pewnym lesie żyła sobie mała dziewczynka wraz ze swoją mamą. Za każdym razem, kiedy dziewczynka wychodziła z domu, zakładała na siebie czerwoną pelerynę z kapturem, którą uszyła jej babcia. Dlatego właśnie wszyscy nazywali ją czerwonym kapturkiem. W Sylwestra, kiedy mama przygotowywała potrawy na wieczór, czerwony kapturek podszedł do niej. Mamo, bardzo się cieszę, że jest Sylwester. Dołączy do nas babcia? Babcia jest chora, skarbie, nie da rady przyjść. Właśnie robię jej noworoczne ciasteczka. Mogę zanieść te ciasteczka babci? Nie, kochanie, jest za zimno. Zostań w domu, a ja jej je zaniosę. Zaparzę jej również ziół, aby mogła wyzdrowieć dużo szybciej. Proszę, mamo, proszę. Ty masz sporo pracy. Ja pójdę i zaraz wrócę. Dobrze, ale ubierz się ciepło, proszę. Czerwony kapturek założyła swoje czerwone buty i pelerynę, złapała za koszyk, który przygotowała jej mama i wyszła z domu. Nie opuszczaj leśnej ścieżki i wróć do domu, zanim się ściemni. Dobrze, mamo. Było bardzo zimno, a cały las był przykryty śniegiem. Czerwony kapturek szła szczęśliwa przez las. Głęboko w lesie żył młody myśliwy. Szukał wilka, który wchodził do domów i kradł jedzenie mieszkańcom. Nigdy bym nie pomyślał, że sam będę spędzał Sylwestra. Ale dzisiaj złapię tego wielkiego złego wilka. Dzięki temu wszyscy rozpoczną nowy rok dużo bardziej szczęśliwi. Zastraszając wszystkich mieszkańców, wilk chodził po lesie, czekając na kolejną ofiarę. Nie cierpię śnieżnych dni. Nie mogę znaleźć nic do jedzenia. W tym samym czasie czerwony kapturek była w drodze. Nagle zobaczyła małą sarenkę w lesie. Biedna sarenka trzęsła się z zimna. Biedna mała sarenka, ale ci zimno! Czerwony kapturek chciała podejść do sarenki, aby jej pomóc, ale jak ta tylko ją zobaczyła, zaczęła uciekać. Hej, zatrzymaj się! Nie uciekaj! Nie chcę cię skrzywdzić! Chcę ci tylko pomóc! Czerwony kapturek podążała za sarenką do lasu. Nawet tak chudziutka, była tak szybka, że nagle zniknęła. Czerwony kapturek szła za sarną chwilę dłużej, ale potem stwierdziła, że już jej nie znajdzie.
Musiała się rozejrzeć. Zauważyła, że jest daleko od ścieżki. Była w miejscu, gdzie nigdy wcześniej nie dotarła. Przez śnieg nie miała pojęcia, gdzie się znajduje. Pomyślała, że wróci po śladach, które zostawiła na śniegu. Niestety, świeży śnieg zasypał jej ślady. Właśnie wtedy czerwony kapturek poczuła się bezradna i zaczęła płakać. I co ja teraz zrobię? Pomocy! Pomocy! Czy ktoś mnie słyszy? Ktokolwiek! Pomocy! To się usłyszał. Jednak był to nikt inny jak wielki zły wilk. Halo? Hej? Jest tam ktoś? Wilk podążał za głosem, który usłyszał. Chwilę później dostrzegł czerwonego kapturka. Podszedł do niej bez straszenia jej. Zobaczywszy wielkiego wilka przed jej oczami, wystraszyła się i zaczęła krzyczeć. Pomocy! Tu jest wilk! Pomocy! Niech mi ktoś pomoże! Pomocy! Hej, nie krzycz! Nie krzycz! Nic ci nie zrobię! Słyszałem wołanie, więc przyszedłem pomóc! Czerwony kapturek zrozumiał, że wilk nie chce jej skrzywdzić, więc przestała krzyczeć. Powiedz mi, co taka dziewczynka robi sama w lesie? Niosłam ciastka do mojej chorej babci, ale teraz się zgubiłam. Aha, ale tu nie mieszka żaden człowiek. Gdzie mieszka twoja chora babcia zatem? Czerwony kapturek nie chciała mu powiedzieć, gdzie mieszka jej babcia, ponieważ miała wątpliwości co do wielkiego wilka. Nie znajdę jej domu stąd. Jeśli mnie zabierzesz na ścieżkę, to znajdę drogę. Dobrze więc, chodź za mną. Tak też się stało. Wilk prowadził czerwonego kapturka przez las. Jednak zły wilk miał nikczemny plan wobec nich. Jak tylko dotrzemy do leśnej ścieżki, ta mała dziewczynka pokaże mi dom jej babci. W ten sposób zjem ją pierwszą, a potem pójdę po jej babcię. I to nazywam noworoczną ucztą. Po krótkiej chwili wilk i czerwony kapturek wyszli na leśną ścieżkę. Tak, jesteśmy. Czy teraz pamiętasz, gdzie jest domek twojej babci? Wszystko, czego chciała czerwony kapturek, to pozbyć się wilka i pobiec do domu babci. Dziękuję, stąd już trafię. To nie jest daleko, mały czerwony domek na końcu lasu. I właśnie wtedy czerwony kapturek zdała sobie sprawę, że popełniła błąd, ale było już za późno. Naprawdę? Wilk otworzył paszczę i zbliżył się do czerwonego kapturka. Nagle wilk usłyszał strzelbę myśliwego i uciekł w panice. Czerwony kapturek była bezpieczna i szybko pobiegła do domu babci. A myśliwy dalej tropił wilka. Nagle trafił na ślady jego łap w śniegu. Wiem, że tu jesteś. Znajdę cię. Po wycieczce pełnej przygód w końcu dotarła do domu babci. Zapukała do drzwi i usłyszała głos babci z wewnątrz. Drzwi są otwarte, drugie dziecko. Możesz wejść. Słysząc jej głos, czerwony kapturek była trochę zdziwiona. Ten głos nie brzmi jak głos babci. Pewnie dlatego, że jest chora. Czerwony kapturek otworzyła drzwi i weszła. Wszystkie okna były zasłonięte. Babcia leżała w ciemnym pokoju, przykryta pod samą szyję kołdrą.
dziękuję ci bardzo za przyjście, kochanie. Co masz dobrego dla mnie? Mama upiekła ci wspaniałe ciasteczka. Powiedziała, że nie dołączysz do nas na Sylwestra, więc postanowiłam cię odwiedzić. Pisałaś się bardzo dobrze. Podejdź bliżej, żebym cię lepiej widziała. Czerwony kapturek zbliżyła się do łóżka babci, ale miała złe przeczucie. Bliżej, kochanie. Trochę bliżej. Czerwony kapturek była bardzo blisko łóżka babci, ale wyglądała ona co najmniej dziwnie. Babciu, co ci się stało? Dlaczego masz takie wielkie uszy? Żebym cię lepiej słyszała. A dlaczego masz takie wielkie oczy? Żebym cię lepiej widziała. A ramiona? Dlaczego masz takie wielkie ramiona? Żebym cię mogła lepiej przytulać. A zęby? Dlaczego masz takie ostre zęby? Żebym cię mógł lepiej pogryźć! Nagle wilk wyskoczył z łóżka i rzucił się na czerwonego kapturka. Pomocy! Pomocy! Wracaj tutaj! Nie uciekniesz mi już! Czerwony kapturek wyszła z domu i zaczęła uciekać. Szybki wilk już prawie ją dopadł. I jak miał wykonać ostatni skok, poczuł, że coś trzyma go za łapę. Nagle wilk wisiał w siatce na drzewie. Kiedy czerwony kapturek się zatrzymała, zobaczyła, że wilk jest uwięziony w pułapce i szybko do niego podeszła. Powiedz mi, brzydki wilku, gdzie jest moja babcia i co jej zrobiłeś? Gadaj! Nie mógł nic zrobić. Nie martw się. Czerwony kapturek rozejrzała się i dostrzegła myśliwego, który szedł do wilka. Twoja babcia jest bezpieczna, dziewczynko. Odpoczywa w mojej chatce. Kiedy usłyszałem, że twoja babcia jest chora, zaprowadziłem ją do mnie dla bezpieczeństwa. Przygotowałem również pułapkę na wilka, aby go złapać, zanim kogokolwiek mógłby skrzywdzić. Zły wilk! Najpierw włamałeś się do domu mojej babci, potem ubrałeś się w jej piżamę, próbowałeś mnie oszukać, ale wiedziałam, że coś tu jest nie tak. Chodźmy po twoją babcię, a on? On niech sobie wisi całego Sylwestra. Zajmę się nim jutro. Tak więc myśliwy i czerwony kapturek udali się do chatki myśliwego. Wilk wołał do nich. Ej, czekajcie! Nie zostawiajcie mnie tu samego! Była prawie noc. Czerwony kapturek, babcia oraz myśliwy dotarli do domu czerwonego kapturka. Jej mama czekała na nich przed domem. Kiedy zobaczyła córkę, była bardzo szczęśliwa. Moje drogie dziecko, gdzie ty byłaś? Mamo, to ty! Powiedzcie, co się stało? Wszystko ci opowiem, mamo, ale najpierw przepraszam. Nie posłuchałam cię i zeszłam ze ścieżki. Nie uwierzysz, co się wydarzyło. Nigdy już cię nie zawiodę. Czerwony kapturek, jej mama, babcia oraz myśliwy spędzili ten wieczór razem, jedząc, pijąc i tańcząc weszli w nowy rok. A co do wilka, on miał najgorszego Sylwestra w całym swoim życiu.